Za każdym razem, gdy ktoś mnie pyta, jaka jest według mnie najważniejsza, najbardziej przydatna do zrobienia kariery i zdobycia wymarzonej pracy umiejętność w obszarze IT oczywiście, odpowiadam, że teraz jest to umiejętność pracy z danymi. A żeby pracować z danymi, to trzeba znać. Język SQL. I znajomość tego języka nie sprowadza się do umiejętności odczytywania zapisanych w bazach, w plikach albo przesyłanych strumieniami danych. Ci z Państwa, którzy uczestniczyli w poprzednim kursie, doskonale o tym wiedzą. Powinniśmy umieć więcej. I tematem kursu, na który teraz Państwa zapraszam, jest właśnie umiejętność. Po pierwsze, deklarowania w języku SQL, nazwijmy to zmiennych najróżniejszego rodzaju nie tylko zmiennych skalarnych, ale również zmiennych tabelarycznych. W języku SQL. Takie konstrukcje nazywamy podzapytaniami i są one bardzo przydatne. W pierwszym module nauczymy się pisać podzapytania i efektywnie ich używać. Ale odczytywanie danych to nie wszystko. Powinniśmy też umieć modyfikować przechowywane w bazach dane. W kolejnym module nauczymy się wstawiać i modyfikować oraz usuwać i scalać ze sobą dane. Bardzo przydatna umiejętność. Przetwarzanie danych ma jeden bardzo ważny aspekt, o którym powinniśmy wiedzieć. To jest dość wyjątkowa i bardzo przydatna cecha serwerów relacyjnych baz danych. Pozwalają one nam przetwarzać dane transakcyjnie, czyli w logicznych jednostkach. Ten temat omówimy i przećwiczymy w module poświęconym transakcjom. Transakcje powinny być wykonywane w trybie wszystko albo nic. Jak się Państwo przekonają, w module poświęconym, Obsłudze błędów nie zawsze tak jest. Nie wystarczy rozpocząć i zatwierdzić bądź wycofać transakcji, żeby zagwarantować spójność modyfikowanych danych. Często pomijany temat, ale bardzo ważny dla osób pracujących z danymi. Jak będziemy już umieli. Nie tylko odczytywać, ale również modyfikować w sposób bezpieczny dane. Pora będzie przejść do zagadnienia definiowania struktury, czyli modelu tych danych. Język SQL jest językiem deklaratywnym. Deklarujemy jakieś założenia, jakieś warunki, również warunki dotyczące spójności danych. Im więcej takich metadanych, takich założeń zdefiniujemy, tym łatwiej będzie nam i innym pracować z danymi. Umiejętność tworzenia tabel i definiowania ograniczeń przećwiczymy w module poświęconym właśnie tworzeniu tabel i definiowaniu ich ograniczeń. Tabele przechowują dane przechowują je w wierszach. Ale spójność to nie wszystko. Drugą bardzo ważną cechą systemów bazodanowych jest wydajność czy skalowalność. Obie te cechy są istotne. Jak zagwarantować szybkość operacji na danych? Podczas gdy danych roś, ilość danych rośnie, danych nam przybywa i przybywa też użytkowników naszego systemu. Tutaj rozwiązaniem są indeksy. I w module poświęconym indeksom poznamy proste strategie indeksowania i nauczymy się tworzyć użyteczne indeksy. Ta wiedza o tworzeniu, definiowaniu indeksów pozwoli nam przyjrzeć się głębiej, dokładniej temu, jak indeksy działają i kiedy Serwer bazodanowy faktycznie użyje naszego indeksu, a kiedy taki indeks będzie bezużytecznym obciążeniem, który zamiast poprawić, pogarsza wydajność naszego systemu. Kolejny moduł poświęcony będzie wydajności samych zapytań. Tym razem dowiemy się, że nawet jeżeli Zdefiniowaliśmy, utworzyliśmy przydatne, właściwe indeksy, to to jeszcze nie oznacza, że te indeksy będą używane automatycznie do poprawy wydajności zapytań. Kolejną bardzo ważną kwestią jest sposób sformułowania zapytania. Czasami serwer baz danych użyje indeksu, a czasami do uzyskania tego samego wyniku nie. Czemu tak się dzieje i jak pisać zapytania, których wydajność serwery bazodanowe potrafią optymalizować przy użyciu indeksów, dowiemy się z modułu poświęconemu wydajności zapytań. Tabele powinny być traktowane jako zbiory danych. Ale nie powinniśmy udostępniać tych tabel bezpośrednio naszym użytkownikom. W module poświęconym widokom poznamy pierwszy typ obiektów programistycznych, oprócz tabel i indeksów, które już znamy, które pozwalają nam implementować jakieś reguły, czyli logikę biznesową po stronie bazy danych. W ten sposób, Upraszczając dostęp do tych danych, a przy okazji może i poprawiając bezpieczeństwo całego rozwiązania. Widoki mają swoje ograniczenia, więc będziemy też potrzebowali innego typu obiektów programistycznych, żeby obejść te ograniczenia. Na przykład funkcji użytkownika. Jak wywoływać, jak definiować. Czyli jak pisać funkcje użytkownika, które przy okazji działają szybko, czyli są bezpieczne, jeżeli chodzi o wydajność i skalowalność, tego dowiemy się z modułu poświęconemu właśnie funkcjom użytkownika. Jedną z cech funkcji użytkownika w języku SQL jest to, że nie mogą one zmodyfikować stanu bazy danych. A bardzo często chcielibyśmy przeprowadzić jednak jakieś operacje na danych poprzez obiekty programistyczne. Do tego używane są procedury składowane. Jak pisać, wywoływać procedury składowane, tego dowiemy się sprzed ostatniego modułu naszego kursu. I wreszcie w ostatnim module dowiemy się. Jak na podstawowym, ale dość skutecznym sposobie zabezpieczyć przechowywane w bazach danych za pomocą kont użytkowników i nadawanych tym kontom uprawnień. Ja nazywam się Marcin Szeliga, pracuję z danymi od ponad 25 lat i serdecznie Państwa zapraszam na kurs.